W ciężkim stanie przebywał w szpitalu 22-latek z Sosnowca, który w piątek po południu spadł z 15-metrowej ścianki wspinaczkowej Skarpa w Bytomiu. Jak mówią pracownicy obiektu, to doświadczony sportowiec, który niejednokrotnie pokonywał tę trasę. Tym razem coś poszło nie tak, a okoliczności wypadku badają funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Bytomskiej Policji. Do internetu wyciekło nagranie z upadku, które, jak mówią rodzice chłopaka, pochodzi z jego prywatnego telefonu. Fatima Orlińska. Młody sportowiec może mówić o naprawdę dużym szczęściu. Przeżył upadek z wysokości 15 metrów. 22-latek w ciężkim, ale stabilnym stanie przebywa w szpitalu. W wyniku upadku doznał wielu poważnych obrażeń. Przeszedł kilkunastogodzinną operację. Czekają go kolejne zabiegi. Za nim jest 12-godzinna, czy ponad 12-godzinna operacja, gdzie ma poskładane nogi. Z tego co wiem, miednicę, jedną stopę, ma do zrobienia jeszcze chyba jedną piętę czy tam stopę i jedną rękę. Rękę prawdopodobnie jutro o 12 będzie miał zabieg. Tam są poniszczone, nogi są poniszczone. Jest po bardzo ciężkiej operacji, jest w bardzo ciężkim stanie tak naprawdę. Mimo że jest przytomny, na szczęście jest przytomny. Normalnie rozmawia, ale jest w ciężkim stanie. Jak przekazał nam ojciec mężczyzny, ten nie pamięta tego, co się wydarzyło. Do internetu wyciekło nagranie z upadku, które pochodzi z prywatnego telefonu wspinacza. Zostało opublikowane nielegalnie. Dostęp do nagrania miała mieć tylko policja i jeden pracownik Skarpy. Jak jednak deklarują przedstawiciele obiektu, film w mediach społecznościowych nie został udostępniony przez nich i zapowiadają złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Wyjaśniają również, że upadek ze ściany był prawdopodobnie wynikiem niewpięcia się do systemu autoasekuracji. Automat jest domyślnie wciągnięty na samą górę, aby uniemożliwić wspinania osobom początkującym, którzy nie trenują tego sportu, żeby powiedzmy osoba początkująca nie zdecydowała się podejść do tej ściany. Taki automat się przed treningiem ściąga na sam dół i wtedy się trenuje. Przez to, że on jest cały czas u góry, no to osoby, które nie są doświadczone, czyli osoby, które stanowią potencjalne największe ryzyko, się na tej drodze nie wspinają. Natomiast niestety, jak widać po wypadku, nawet ci najbardziej doświadczeni takim wypadkom ulegają. W tym wypadku, jak mówi przedstawiciel Skarpy, automat miał być ściągnięty na dół, ponieważ wspinacz wykonał już kilka biegów. W przerwach pomiędzy nimi mógł zapomnieć o wpięciu do autoasekuracji. Pracownicy Skarpy tłumaczą, że w przypadku biegu szybkiego po tego rodzaju ściance nie ma obowiązku asekuracji przez inną osobę, a gdy na sali jest nawet 100 osób, nie sposób nadzorować każdego. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Jak wynika z ustaleń, najprawdopodobniej mężczyzna wspinał się bez liny asekuracyjnej. W tej chwili prowadzone jest w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu w Wydziale Kryminalnym postępowanie, które ma na celu wyjaśnić, jak doszło do tego zdarzenia. To prawdopodobnie będzie prowadzone w kierunku nieszczęśliwego wypadku. Według informacji uzyskanych w Skarpie był to trzeci wypadek w ciągu 2 lat w tym miejscu.